Oraz do Megafarma Quickstep Czesław. Jak on to robi, że daje radę kilka kilometrów uciekać i on dzisiaj może wygrać! Witam serdecznie, na pewno bardzo dobrze sobie rozłożył siły, uciekali bardzo długo, zobaczcie, czy tak i upał, oni uciekali ponad 200 km, ale w tej końcówce, no już się jest odęgło. Kolej, jest łapiąc doping! Moi drodzy, śmignął nam przez metę Bakos, jest Czesław Lang. Także że bardzo Wam dziękuję, że tutaj jesteście z nami, bo to dla Was przygotowaliśmy tę imprezę. Trzymamy kciuki za Polaków, szczególnie za Rafała Majkę. Oczywiście on w górach się nam będzie pokazywał bardziej. No ale teraz musimy kibicować tym, którzy to wygrają. Ten, który wygra, będzie bohaterem dzisiejszego etapu. Także dzięki wielkie i kibicujcie. Kibicujemy! Zasłuchamy wielkie dzięki. Za moment koletą ponownie śmignie tutaj, wjeżdżając na kolejną rundę. Moi drodzy, Czesław Lang powiedział, że Rafał Majka pojedzie w górach. Ja chcę, żeby on dzisiaj usłyszał swoje nazwisko. Rafał! Rafał! To jest chłopak, który obok Michała Kwiatkowskiego wzbudził ponownie wielką miłość do kolarstwa, ale tutaj mamy 8 km do mety. 2,5 minuty przewagi dla Nakocza. I on dzisiaj ten etap wygra. A tu za chwilę, uwaga, Telewizja Polska, bardzo proszę za bandy. Ania, za bandy, uciekamy. Muza w górę, już nadciąga cały peleton. Kochani, pałeczki pracują, bandy pracują, skandujemy! Naciąga peleton i są ci najlepsi z najlepszych przed Wami. Dajcie dla nich wielki doping! I ponownie cała masa wozy techniczne, Azerbejdżan Mondial, Rus Velo, Lampre Merida, Carondale, Katiusza, Omega Pharma, Team Sky i CCC Polsat Polkowice. Kochani, oni potem jak przyjadą do siebie, mówią to, co powiedział Diego Ulisi. Zwycięzca pierwszego etapu na ubiegłorocznym Tour de Pologne, zwycięzca dwóch etapów na Giro w tym roku i fantastyczny kolarz, a to jeszcze AZSR kolega, ja za niego Wodarowicza. Ulisi mówi tak, takie atmosfery jak w Polsce na Turze, nie ma w żadnym innym miejscu na świecie i na żadnym innym wyścigu i to jest dzięki Wam, dzięki temu, że robimy taką kolarską fiestę na metach. Tak mówi Diego Ulisi, tak mówi Moreno Moser, tak mówi Fabien Cancellara, nie ma go z nami w tym roku, ale to jest najbardziej utytułowany kolarz obecnie w peletonie światowym. Rok temu był z nami w Krakowie, był z nami na wszystkich etapach, a potem mieliśmy jeszcze takie małe podsumowanie i Paweł mówi, kochani, robicie taką robotę, jakiej nikt na świecie nie robi, jakiej mogliby się od Was uczyć. Francuzi, Włosi i Hiszpanie. I do tego jeszcze dorzucamy Morena Mozera, zwycięzca Tour de Pologne 2012. Peter Wejnik, zwycięzca Tour de Pologne 2013. Oni są w peletonie, oni będą walczyć o to, żeby powtórzyć te sukcesy, ale tam jest również Rafał Majka, Sylwek Szmyk, Przemek Niemiec, Przemysław Kasperkiewicz, Bartłomiej Matysiak, Maciek Paterski, najaktywniejszy do nas wczorajszego etapu z metą Bydgoszczy. Cała masa Polaków, bo jest CCC Polska Polkowice, jest reprezentacja Polski, no i są nasi kolarze w najlepszych klubowych drużynach świata. A teraz jeszcze jeden kolarz dolatuje do mety i to jest biało-czerwona koszulka reprezentacji Polski. Gdzie jest publiczność? Do mety. Minuta 52 sekundy przewagi Wakocza nad peletonem. Ależ on ma dzisiaj moc w sobie. Musimy trzymać mocno kciuki za Polaków, ale też za niego. Za tę walczność. On za chwilę schodzi na ostatnią rundę i usłyszy dzwonek. Gdzie jest dzwon?
Gdzie jest dzwon oznajmiający wjazd na ostatnią rundę? Gdzie jest dzwon oznajmiający wjazd na ostatnią rundę? Dzwonimy, pokaż jak to będzie dzwoniło za chwilę. Tak będziemy dzwonić dla tych najlepszych kolarzy. Pierwszy z nich to Bakocz. On dzisiaj rozpocznie wielki finał w Warszawie z metą na Placu Teatralnym. Zadzwoń jeszcze raz, pokaż publiczności, niech usłyszą. Tak będziemy dzwonić tylko dłużej i mocniej, kochani. Facet, który jest dzwonkowy, to bardzo ważna postać, żeby on zapomniał, jak się dzwoni. Kości z tuteli, bardzo proszę, już za warierki przeskakujemy. Za moment tutaj samochód z napisem koniec wyścigu. Jest jeszcze jedna zguba. Jeszcze jeden kolarz z ekipy Belkin. Ogromne brawa dla niego. On zamyka dzisiaj peloton. On jest dzisiaj w Warszawie jako ostatni. Gdybyście mieli czarną koszulkę, to za kolesona byłby udziałem kolarza z ekipy Belkin. A tymczasem za moment 4 km 800 metrów do mety zobaczy Bakocz. Kochani, on już ma 96% szans na etapowe zwycięstwo z ucieczki. Takie rzeczy się nie dzieją. To tylko wielcy kolarze mogą coś takiego osiągnąć, bo w tym peletonie nie ma słabeuszy. To są najlepsi z najlepszych. To jest 18 dywizji z World Touru, z tej kolarskiej światowej ligi mistrzów. I dzisiaj Bakocz będzie kolarzem, który wygra. Wygra etap z ucieczki, tylko 5 km 200 metrów. On teraz musi poczuć, że wy jesteście razem z nim. Ogromny doping! Minuta 46 sekund. Ten peleton goni, nie odpuszcza. Oni chcą go jeszcze gość, ale już go nie dojdą. To jest fantastyczny czasowiec. Bakocz, Omega Pharma Quickstep. Dzisiaj bohaterem etapu uciekał razem z Kasperkiewiczem i z Matysiakiem. A z tego wozu wysiada Daniel Olbrychski. Pozdrówcie naszego wspaniałego aktora i wielkiego przyjaciela kolarstwa. On dzisiaj przejechał z Czesławem Langiem cały etap wyścigu Tour de Pologne. Panie Danielu, pozdrawiają pana w pani kibice kolarstwa, Daniel Olbrychski. Minuta 40 sekund przewagi ma Bakocz. Jemu już nikt i nic nie odbierze tego etapowego zwycięstwa. To są króciutkie, niespełna 5-kilometrowe rundy. Gdyby to była Bukowina, tam jedna runda ma 40 km i tam taka przewaga nic nie znaczy, ale tutaj to jest przepaść. 4 km 800 metrów jedna runda i za chwilę przywitamy Bakocza jako bohatera drugiego etapu wyścigu Tour de Pologne. A teraz przywitajcie wszystkich kolarzy, cały peleton, są przed wami! I tutaj CCC Polska w Polkowice. I znów te wozy. I moi drodzy, to już tylko 3 km 800 metrów do mety. 3 km 800 metrów do mety. Nieprawdopodobne emocje. Minuta 23 sekundy. Leteli tam z przodu kolarze Belkina. Leteli z przodu kolarze Kimco w Saxon i nie chcą stracić ani sekundy. Ale dzisiaj jednak stracą do zwycięzcy. Jeśli Bakocz wczoraj przyjechał w peletonie, to znaczy, że on dzisiaj zrobi naprawdę sporą przewagę i spory zapas przed kolejnymi kolarzami w ekipie peletonu 71 Tour de Pologne. I że on będzie miał jutro zdecydowanie łatwiej, a on nie odpuszcza. Ciśnie do samego końca, pędzi, leci, tak jakby czuł, że ktoś go popycha, że wiatr wieje tylko w plecy, a w nogach pulsują płomienie. To jest, moi drodzy, bohater dzisiejszego etapu. Bakocz, Omega Pharma Quickstep, 3 km 200 metrów do mety, minuta 16 sekund przewagi. Ogromne pozdrowienia dla ekipy CCC Polsat Polkowice. I tu wozy kolarskie, i tu wozy techniczne. Nieprawdopodobne emocje dzisiaj na Placu Teatralnym. 30 stopni w ciemno, a tutaj 100 stopni. 100 albo więcej. I tu jeszcze marszale do nas dociągają. I za chwilę fotoreporterzy się ustawią. Moi drodzy, nie przekraczamy tej linii, która jest tam narysowana. Kolarze tutaj padają na pełnym gazie, a zaraz za wami jest zakręt. Jak najbliżej barierek. Ja wiem, że każdy chce mieć to jedyne, najważniejsze, najpiękniejsze ujęcie, ale to jest naprawdę ciasno. I tam z peletonu jeszcze Orica, tam jeszcze Peter Wejnik albo Michael Matthews, lider tegorocznego Giro d'Italia na 8 etapach, zwycięzca dwóch etapów.
Peter Benning zresztą również wygrała w tym roku, ale to przede wszystkim zwycięzca wyścigu Tour de Pologne 2013, gdzie pięknie pojechał na czasówce w Krakowie. Wielki finał przed nami, wozy techniczne odjeżdżają. Wozy techniczne podjeżdżają do przodu. 2 kilometry, 300 metrów do mety i minuta 13 sekund przewagi. Kochani, 3, 2, 1, na coś takiego robicie ogromny doping. 3, 2, 1! 3, 2, 1! I tylko tyle. Ja chcę, żeby Wato z was usłyszał, żeby było tak, że on ten etap będzie pamiętał do końca życia. I jeden dzień dłużej, jak mówi Jurek Owsiak, również przyjaciel Turu. 2 kilometry do mety. Minuta i 6 sekund przewagi. I za moment wszystko stanie się jasne właśnie tutaj, w Warszawie, na mecie drugiego etapu wyścigu Tour de Pologne. Jeszcze tylko, moi drodzy, ostatnie metry, ostatnie sekundy i będziemy mieli tutaj zwycięzcę drugiego etapu z Torunia do Warszawy. Nieprawdopodobne emocje, nieprawdopodobne rzeczy działy się to dzisiaj. Wielka końcówka wielkiego wyścigu. Drugi etap z metą w Warszawie na placu teatralnym. Już za moment zwycięzca etapu pojawi się przed wami, a wtedy krzyknę 3, 2, 1! Tak czy inaczej zawołamy jeszcze dla naszych kolarzy Polska. Polska! Żeby usłyszeli! Polska! Ale już teraz zatrzymajmy się po lewej drogi, bo do mety nadciąga bohater dzisiejszego etapu. Oto już na moment wychodzi, jeszcze nie. Teraz mamy jednego z naszych, biało-czerwona koszulka. Zamyka wyścig. Polska! Ogromny doping! A już teraz przytulcie swoje gardło, swoje emocje, bo mamy zwycięzcę. 3, 2, 1! Wartość! Nieprawdopodobnie, ponad minuta przewagi. Coś niesamowitego tutaj się działo, ale teraz będzie finisz. Walka o drugie i trzecie miejsce. I nadciągają! I tutaj jest Omega Norma Piszczę! Jest Karol Bejl! Jest Piszczę! Jest Piszczę! Kochani, 3, 2, 1! Nieprawdopodobne emocje dzisiaj na placu teatralnym w Warszawie. Wakot z Omega Pharma Quickstep, zwycięzcą drugiego etapu wyścigu Tour de Pologne z Torunia do Warszawy. Moc pozdrowień dla tych kolarzy, którzy teraz za nas wjeżdżają. Rozwalo! Astana! Wielki Giant Shimano! I tu cała grupa zmęczonych, pomordowanych, i tu są Polacy również. Pozdrowienia. Moi drodzy, nasze dzisiaj w Warszawie. Za chwilę oficjalne wyniki, za kilka minut zacznie się ceremonia dekoracji wyścigu Tour de Pologne etapu drugiego. Bardzo proszę teraz burza w górę, można się pokołysać.
Operacyjna jest ulokowana tam. Trybun będzie czynią świetnej idzieli. Następną minutę na naszą drugą stronę. Zostajemy na swoich miejscach.